Witam wszystkich, mówi Arne, znany na forum również jako KTU. Oglądacie pierwszy odcinek mojej nowej serii Upshitwom Chart Poker, czyli pożegnanie z pokerem według tablic. Jestem dość zadowolony z tego, że mogę nagrać ten materiał tutaj na Gibraltarze, ale wadą tego rozwiązania jest to, że nagrałem bardzo dużo filmów w krótkim okresie czasowym i przez to nie będę w stanie dostatecznie dobrze odpowiadać na wasz feedback. Jeżeli więc powiecie, że chcielibyście mieć jakiś konkretny temat w następnym filmie, albo że coś wam się nie podobało, że powinienem szybciej mówić, albo wolniej, no, takie sprawy wrzucajcie najlepiej do komentarzy do tego filmu. Wtedy najszybciej będę w stanie zasugerować się waszym zdaniem, bo z filmu na film będzie mi coraz trudniej. Może mnie tutaj po prostu nie być. O co tutaj chodzi? Dość sporo ludzi zgłasza się do mnie w sprawie prywatnych coachingów. Z reguły ma to taką formę. Masz problem ze swoim winrate'em, w szczególności... Mam problem ze swoim winrate'em, w szczególności chodzi mi o to, że czerwona linia jest na minusie. Proszę pomóż mi z tym. Chciałbym podwoić swój winrate i mieć czerwoną linię na plusie. Oczekiwania są zazwyczaj takie, że ma z tego wyjść taki coaching pod kątem czerwonej linii, że będę ludziom wyjaśniał sprawy tego typu. No, tutaj musisz częściej stawiać barele, a w tym spocie musisz częściej zagrywać overbet blefy i że za dotknięcie magicznej różdżki wszystkie problemy po prostu znikną. Moim zdaniem poker nie działa jednak w ten sposób. Chodzi po prostu o to, aby mieć jakiś wspólny plan gry, który pozwoliłem sobie tutaj zobrazować na tej grafice. Zawiera bardzo dużo spraw i polega na tym, że z wieloma teoretycznymi kwestiami już się zmierzyliśmy. Chodzi też o to, aby zastanowić się nad grą przeciwnika, aby znać swój image, aby na różnych boardach mieć różne zakresy, no i tak dalej. Dopiero naprawdę spójny plan gry pozwala na wzrost winrate'u, ale sprawa nie wygląda tak, że skopiowanie 2 albo 3 schematów jest wystarczające, aby opanować problemy związane z czerwoną linią. Nie jest to zresztą aż tak negatywne, bo moim zdaniem poker tak naprawdę sprawia dużo więcej przyjemności, kiedy możemy zażyć przyjemności własnego myślenia i sami jesteśmy w stanie odnaleźć rozwiązania pewnych problemów. W tym celu będę z jednej strony prezentował wam wiele teoretycznych koncepcji i pokazywał pewne rzeczy, od których zawsze zaczynam swoje pokerowe myślenie. A z drugiej strony pokażę wam mój własny projekt rekonstrukcji gry Sixmax. Na podstawie wielu session review będziemy mogli razem zobaczyć, w jaki sposób moje przemyślenia znalazły odbicie w rzeczywistości. Jedziemy dalej. Bardzo ważnym pytaniem jest to, w jaki sposób w ogóle dochodzi do fenomenu grindera break-even. W związku z tym chciałbym wam pokazać schemat rozwoju pokerzysty według Poker Strategy. Powinniście być świadomi tego, w którą stronę należy czynić następny krok. W moim przypadku było tak, że rozpoczynałem przygodę jako kompletny fish. Od czasu do czasu brałem udział w jakichś grach domowych i miałem wrażenie, że król dama jest najlepszą ręką. W końcu wygląda ładnie, dwa obrazki. Następnie trafiłem na Poker Strategy i zacząłem uczyć się z tablic rąk startowych. Tak a propos, pierwsza tablica rąk startowych, z której korzystałem, w dalszym ciągu wisi obok mojego monitora. Przez to, można by rzec, stałem się graczem typu skała. Nie wiem, jakby opisać ten styl gry. Jest to tak jakby 9-7 przy stoliku full ring. Na dzień dobry jest to, jak zawsze na Poker Strategy, sytuacja typu win-to-win. Po pierwsze, uczymy się oszacowywać siłę rąk i zrozumienia, że as-walet pomimo tego asa nie stanowi absolutnych nadsów. Z drugiej strony, można od tego punktu począwszy całkiem fajnie rozwijać swoje możliwości. No i najważniejsze, korzyścią dla Poker Strategy jest to, że ludzie nie bankrutują w mgnieniu oka, tylko mają okazję wskoczyć na pakę. No a to też jest przecież bardzo istotne dla planu biznesowego tego przedsięwzięcia. No i robimy kolejne kroki w rozwoju. Nauczyliśmy się tych tablic i mamy bardzo solidny plan gry. Czytamy sobie forum, oceny rozdań i niektórzy oglądają filmiki typu jak niszczyć przeciwników na No 50 i tak dalej. W pewnym momencie stajemy się tagiem ABC, czyli nawet nieco bardziej rozwinięte koncepcje nagle są bardziej zrozumiałe, jesteśmy w stanie oszacować względną siłę rąk, wiemy czym jest semi-blef, mamy lepsze wyczucie equity, wiemy kiedy można grać pod set mining, a kiedy nie. Jest to typowy styl ABC. Dla tych z nas, którzy osiągają jeszcze większe sukcesy, trasa wiedzie na sytuację pod tytułem Grinder. Mowa o ludziach, którzy z solidnym winrate'em grają no limit 100, 200, zresztą no limit 50 również. W większości dzieje się to dlatego, że niejako kopiują dość kreatywne schematy innych graczy. Na zasadzie, aha, zobaczyłem, że na batonie można stosować luźne freebety, czasami na boardzie ace high można z powietrzem zagrać check behind, aby następnie na ternie reprezentować słabego asa. Mowa więc o takim opóźnionym c-bet blefie. W pewnym sensie zaczynamy jakby kopiować pewne zagrania od bardzo mocnych prosów typu Phil Galfond albo od trenerów Poker Strategy, jak na przykład Insider albo Sim87. W związku z tym nasza gra jest bardziej luz niż to, co rozgrywa tak ABC. Mamy w swojej grze pewne elementy, które zapewniają większą przewagę wobec takich klasycznych, prostoliniowych i standardowo wyedukowanych graczy. Wielu z nas właśnie na tym etapie przechodzi w etap stagnacji i nie jest w stanie zbudować pewności siebie, który jest po prostu potrzebny po to, aby wykonać następny krok. Ma to też duży związek z tym, że w tym momencie zaczyna się takie poważne zarabianie pieniędzy i że częściowo jesteśmy uniezależnieni od tych pieniędzy. Nie mamy w tym momencie ochoty na próbowanie nowych rzeczy, bo bardzo cenimy sobie swojego staka i nie mam ochoty na przykład na próbowanie overbetów na ternie czy riverze, albo na testowanie nowych zakresów sprawdzających. Moim zdaniem jest to największy krok, który należy poczynić. Powinno się na nowo mieć dużo więcej przyjemności z gry w pokera i dużo radości z rozwijania własnych pomysłów, czy próbowania własnych koncepcji przy stolikach. Pozwoliłem sobie zaznaczyć to tym serduszkiem pod znakiem zapytania. Chodzi o to, aby jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, naprawdę lubić tę grę. Powinna ona wam naprawdę przynosić radość. Wszyscy dobrzy pokerzyści, których znam. Moja pierwsza seria nazywała się Gry bez przewagi. Brało w niej udział wielu dobrych graczy, z niektórymi do dzisiaj mam kontakt. W ich przypadku jest zawsze tak, że mają dość kreatywne podejście do gry. Jeden na drogowatym boardzie zaczyna grać check raise i checks również z górną półką swojego zakresu, bo odniósł wrażenie, że wobec jakiegoś innego gracza coś takiego działa szczególnie dobrze. Znowuż inny we freebetowanej puli nie stawia c-betów z walet 10 na boardzie As5-2, bo sobie coś tam wymyślił. Dobrzy gracze mają więc jakby wystarczającą pewność siebie, aby zastanawiać się nad pokerem i przez to znajdują takie niekonwencjonalne linie, które odchodzą od tego, co im uprzednio wyryto w mózgu. Robią to właśnie dlatego, że rozumieją grę i pojmują te koncepcje, które, rządzą tą grą. Część praktyczna. Aby nie skończyło się na samej teorii, za każdym razem będę też nagrywał filmy, w których będziemy omawiali moje rozdania. Jak widzicie, na dole grałem dość sporo no limit 100, również no limit 200, aczkolwiek tam nie szło mi aż tak dobrze, ale w dalszym ciągu było w porządku. Oczywiście też obejrzymy sobie, co się działo w tej makabrycznej sesji pod koniec. Jechałem tutaj jakieś 3000 w dół. Dobrze, pamiętam co to było i to pojawi się w jednym z session review. Głównym celem tych filmów będzie jednak to, aby pokazać wam, w jaki sposób rozgrywam konkretne spoty i jakie były moje przemyślenia, kiedy odchodzę od swojego planu gry i gram bardzo exploitive. Wszystko wam oczywiście postaram się pokazać. Powinniście zwracać uwagę na to, że moje założenie gry 25-29 bez freebetów jest jednym z wielu. Pewne sprawy, które sprawdzają się dla mnie, niekoniecznie muszą się sprawdzać również i dla was. Ponieważ macie inną grę na postflopie, inne tendencje i inny imidż. Właśnie dlatego bardzo was proszę, abyście niczego nie kopywali, wiecie, 1 do 1. Próbujcie te sprawy przenosić indywidualnie do waszego świata pokera. Ja swój styl gry przede wszystkim chcę znowu zmienić. Przez jakiś czas sprawdza mi się całkiem dobrze, ale ludzie się ciągle dopasowywują i pewnie już znają moje statystyki, czyli powoli nadchodzi moment, w którym powinienem nieco zmienić swoją grę. Oprócz mojego stylu gry, który pewnie podoba się świrom czerwonej linii, istnieją też inne style. Jednym z fenomenów jest to, co sam uznawałem za mało prawdopodobne, ale jak widzicie, gość rozgrywający 20-17 był w stanie osiągnąć naprawdę wysoki winrate. Wydaje mi się nawet, że ten winrate jest nieco wyższy od mojego. Nazwałem go Supernitem. Miałbym wielką ochotę spotkać tego gościa i trochę porozmawiać o pokerze, bo tak jak powiedziałem, ma on podobny winrate, ale kompletnie inne podejście do gry i kompletnie inny plan gry. Ale jednak jak widzicie, to co on robi również działa. W tym sensie musicie się więc z moich filmów dobierać niektóre rzeczy do waszej gry, ale nie możecie wszystkiego kopiować. Do zadań domowych, które będą się pojawiać na końcu filmów, nie będę wam podawał rozwiązań. Może inaczej, najpierw pokażę wam, w jaki sposób możecie podejść do danego problemu, ale rozwiązanie będziecie musieli znaleźć sami. Na pewno nie wolno wam wszystkiego skopiować. Możecie sobie zresztą, nie jestem tutaj jakiś nadęty, jeżeli pokażę jakieś rozdanie, a wy uznacie, że jest ono do bani, to bardzo proszę o wiadomość, bo największe value, jakie może być, to rozmowa o pokerze. Dopiero dzięki temu stajemy się lepszymi graczami. Ok, teraz niestety nastąpi to, co na uniwerku. Myślimy sobie fajnie, pierwszy wykład, będą tylko sprawy organizacyjne. Ząg. Profesor nagle zaczyna wypisywać na tablicy jakieś wzory i zaczyna się jazda. Tak będzie i tutaj. Na tapetę pierwsza koncepcja, którą nazwałem klasyfikacją EV. Ta koncepcja ma wam pomóc mieć na uwadze poprawny tok myślenia w trakcie gry. Pozwoliłem sobie ułożyć do tego definicję klasyfikacja EV. Oznacza to, że przy podejmowaniu każdej decyzji jestem świadomy tego, że dlaczego się pewne rzeczy robi, gdzie tak naprawdę w danym spocie znajduje się moje value. Brzmi dość abstrakcyjnie. Pewnie większość z was pomyśli, że to ogólnie zrozumiała sprawa i właśnie dlatego nieco zgłębimy sobie ten temat za pomocą dwóch przykładów. Pierwsze rozdanie nie jest jakoś szczególnie złożone. Jestem na small blindzie, mam względnie słabą rękę, bo dama 4, robię szalony open raise do $5 i big blind pasuje. Dzięki temu udało mi się wygrać $2. Następne rozdanie. Cały czas zerkajcie na rozdanie po lewej. Jest to bardzo luźny styl race, robię to z bardzo szerokim zakresem i tutaj się akurat udało. W następnym rozdaniu mam As Król. Jestem na pozycji UTG i robię open race, a big blind nas sprawdza. Możemy powiedzieć, że to regulars, który dość chętnie broni się z całkiem szerokim zakresem. Pomiędzy VP a PFR ma jakieś, nie wiem, 5% różnicy. Wobec mojego zakresu z UTG zazwyczaj broni się pasywnie, bo freebetowanie mojego względnie silnego zakresu po prostu nieczęsto freebetuje mój zakres UTG, bo uważa, że ten jest naprawdę silny. No nic, ok. Big Blind sprawdza i na flopie spadają 2 król walet. Flop jest rainbow. Ja stawiam w zakład, Big Blind zagrywa check call, na terenie dochodzi flash draw, Big Blind gra check call, a na river spada kolejna karta blank. I ja znowu stawiam zakład, a on gra check fold. Nie jest to jakieś szczególnie ciekawe rozdanie, ale teraz sobie zobaczymy, co miałem na myśli, pisząc o koncepcji klasyfikacji EV. A mianowicie, często obserwuję, że ludzie niedostatecznie często wiedzą, z czego się bierze ich EV. Wszyscy wiedzą, że należy grać w sposób plus EV, ale często ludzie nie są w stanie sprecyzować, z czego w danym momencie wynika ich EV. Dlatego moim zdaniem powinniśmy w dowolnym momencie rozdania być w stanie odpowiedzieć na następujące pytanie. Gdzie znajduje się najwięcej value w tej sytuacji? Jak wygląda mój plan dla tego rozdania i jakie ma to konsekwencje dla mojego planu gry? Brzmi to oczywiście dość trywialnie, ale pokażę wam teraz, w jaki sposób, nawet dla prostego rozdania z dama 4, wszystko jest po prostu ze sobą powiązane. W pierwszym rozdaniu mam na myśli ten Steely Race z dama 4 na small blindzie. Sprawa wygląda tak, że moje value wynika z tego, iż villain dostatecznie często pasuje na preflopie i broni się z mniej niż 40% swoich rąk. W takiej sytuacji mój Steely Race ma natychmiastowy dochód. No a jakie ma to konsekwencje? Eksploituje fakt, że villain na big blindzie zbyt często pasuje, ale czynię tym samym swoją własną grę exploitable. Jeżeli więc gram z dobrym przeciwnikiem, który mi non-stop odpowiada freebetami, bo ma pozycję i wie, że robię to ze zbyt szerokim zakresem, albo zacznie bardzo luźno sprawdzać, to ma pozycję i prawdopodobnie też silniejszy zakres, no i nagle wychodzi na to, że ja mam problem. Doszedłem do punktu, w którym wiem, skąd ma się brać value i i też w których spotach właściwie przegrywam pieniądze. Załóżmy, że nie idzie tak gładko jak w przykładowym rozdaniu, tylko Big Blind sprawdza mój open raise. Według mojego planu gry jest natomiast tak, że wiedziałem, iż Steel Race ma natychmiastowy dochód i właśnie dlatego zdecydowałem się na to zagranie. Kiedy on mnie sprawdza, jestem w zupełnie innej sytuacji i nie jestem zmuszony do jakiegoś szalonego amoku na postflopie, tylko dlatego, że Race na pre-flopie miał dodatnie EV. Typowym błędem byłoby, powiedzmy, robię open race z dama 5, przeciwnik sprawdza i na flopie mamy As, Valet, 3 Rainbow, czyli bardzo sucho, a ja stawiam triple barrel, aby zmusić do spasowania słabą parę asów, albo na przykład Valet X, z którym Villain 2 razy sprawdził. Można by użyć pseudo wytłumaczenia, tak jest, on przecież nie ma w zakresie aż tyle silnych asów, a jeżeli 3 razy zabetuje, to on musi spasować. Albo na flopie może zagrać pil z król dama, król 10, sprawdza z każdym waletem i parę ósemek pewnie również. I dlatego jest to fajny spot na triple barrel, bo jego zakres nie jest zbyt silny i nawet jeśli coś ma, to przecież musi najpierw dojść na showdown. Jeżeli natomiast będziemy ze sobą szczerzy, to łamiemy zasadę klasyfikacji EV. I następuje najgorsze, co w ogóle może nastąpić. Nie jesteśmy już w stanie kontrolować własnego EV. Bo to de facto robimy. To nic innego jak próba wygrania rozdania z zakresem 90%, w którym nie ma zbyt wiele asów i układów tuper. Jeżeli villain zrobi call down z walet 10, to oczywiście będziemy się mogli chwycić za głowę i powiedzieć: rany, co za okropny call, jak on może sprawdzić? Jeżeli natomiast będziemy szczerzy i popatrzymy na to na trzeźwo, to zobaczymy, że przeciwnik tak naprawdę zastosował na nas exploit. Bo po prostu doskonale zrozumiał, że mamy w zakresie zbyt wiele rąk, z którymi z uporem maniaka próbujemy wygrać rozdanie. Krótka powtórka z klasyfikacji EV. Wiem, że moje value to steel i kiedy już nie jestem na tej gałęzi, wyobraźmy sobie pokera jako drzewko decyzji. To już nie siedzę na gałęzi, dzięki której zarabiam pieniądze i gram tylko wtedy, kiedy mam equity wobec jego zakresu. Po prostu próbując uniknąć bzdurnych zagrań, bo plan i powód, dla jakiego zagranie miało dodatnie EV, wynikał z zagrania steel, a z forsowania jakiejś ręki na postflopie. Rozdanie drugie być może już nie będzie aż tak zaskakujące, ale największe value jest w tym, że villain robi call down ze słabszą ręką. Mamy top parę i top kicker. Liczymy na sprawdzenie od as walet, król dama albo dama walet, że sobie pomyśli: tam jego zakres z UTG to 20%, czas do czasu na ternie zabetuje niedobranego drawa do flasha. Tak samo na river. Właśnie w ten sposób chcemy dostać hero call od rąk, z którymi wygrywamy. Chyba że gramy z fishem, który może mieć jeszcze słabszego króla, czy nawet parę dziesiątek. Tam nie wiem, z czym oni sprawdzają na boardach typu król walet 3. Okej, jedziemy dalej. Odkryliśmy, że nasze value w tym rozdaniu polega na tym, że villain będzie sprawdzał z czymś słabszym. Jakie to ma konsekwencje dla mojego planu gry? Zauważyliśmy, że zarabiamy pieniądze, kiedy villain gra call down. Muszę natomiast od razu powiedzieć jedno. Kiedy tylko ktoś zagra raise i znowu będę zmuszony powrócić do drzewka decyzji, powiedzmy na ternie, gdybym na ternie albo river miał dostać raise, to od razu muszę planować na nowo. To jest naprawdę ważne. Przypominam sobie takie rozdanie, w którym sobie to po raz pierwszy uświadomiłem. Pokazałem koledze pewną rękę, w której grałem z fishem. Miałem top pary na bordzie chyba król 9-3. Akurat bardzo dobry przykład. I nagle na ternie fisz postanowił przebić. Myślałem sobie, że trudno. Z tą parą trzeba grać za wszystko, bo przecież jego zakres jest bardzo szeroki i tak dalej. Mój kolega mi wtedy powiedział: Arne, nie jestem do końca pewien, czy nie patrzysz na to wszystko zbyt prostoliniowo. Przecież oczekujesz, że wygrasz w tym rozdaniu pieniądze. Oczekujesz, że on sprawdzi 3 razy ze swoimi parami, top parami, bez kickerów i tak dalej. Ale przecież nie spodziewasz się, że wygrasz pieniądze, bo on nagle obróci 9 w blef i że wygrasz pulę robiąc hero call. Dla mnie było to bardzo ważne, aby wyeliminować ze swojego planu gry właśnie takie impulsywne sprawdzenia. Po prostu zacząłem pewne rzeczy klasyfikować. Jeżeli zagra call, Gdybym na święta Bożego Narodzenia miał jedno życzenie, to byłoby ono takie, że on wybiera linię z potrójnym sprawdzeniem, a nie call-call i shove na river. W tym momencie jakby następuje zmiana. Jestem na innej gałęzi decyzji i tutaj należy ocenić sytuację na nowo. Muszę się zastanowić, jak to wygląda w moim planie gry. W jaki sposób chcę dalej grać z top parą i top kickerem. Czy mogę ewentualnie wykonać eksploitujący fold, czy kiedy przeciwnik gra w sposób niewybalansowany, jest silny. Mam już uciekać, czy co? Czy jednak nie? To samo pojawia się również w... Niektórzy z Was zapewne to znają. Gramy heads-upa przeciwko robotowi agro. Gość freebetuje powiedzmy 36%. Na każdego z c-beta odpowiada check min raise'em, po czym na ternie stawia podsays, kiedy go próbujemy flatować. Nie idzie nam zbyt dobrze, w końcu dostajemy tą parę króli i myślimy sobie super. Para króli na small blindzie to open raise. Dostajemy freebeta, odpalamy freebeta. Nasz agro przeciwnik nie wybiera się donikąd i sprawdza forbeta, a na flopie ukazuje nam się as xx. Teraz sprawa wygląda tak, że ze strony mindsetu jesteśmy w sytuacji, w której sobie myślimy wow, fajnie, w końcu mam parę króli, wreszcie mam porządną rękę i dostanę swojego payoffa, przecież on tak często blefuje. I to jest niestety nieprawda, bo kiedy spada board as xx, to jesteśmy znowu w sytuacji, w której nie da się wyciągnąć zbyt wiele kasy. Z jednej strony as kosztuje nas implied odcy, bo przeciwnika ten as też trochę wystraszy i rzadziej zrobi calldown. Z drugiej strony jest względnie prawdopodobne, że nasz przeciwnik od czasu do czasu sam będzie miał najlepszą rękę i nie zamierza spasować żadnego asa. Trzeba się od razu w głowie przełączyć i powiedzieć: ok, według zasad klasyfikacji EV moje value bierze się stąd, że on na niskich boardach będzie próbował mnie wyblefować, bo myśli, że mój open race na preflopie oznaczał as król i że może mnie zmusić do spasowania. Może też na boardzie walet 9-3 zrobić calldown z parą dziewiątek. Spadł natomiast board as xx, więc musimy sobie uświadomić, że z tego rozdania nie wyciągniemy zbyt wiele kasy. Przejście do nastawienia, ale szkoda. Tak jak z dama 5. Podbijamy steal i się nie udaje i należy sobie powiedzieć, no szkoda, najwidoczniej nie tym razem. Jeżeli robię forbeta z parą króli i spada as xx, to też sobie mogę pomyśleć, że to wielka szkoda. Bo statystycznie rzecz biorąc, króle nie wystarczą w tym rozdaniu. Mam jeszcze jeden przykład dla Was, tak aby zadanie domowe było łatwiejsze. Leci to tak. Mniej więcej tak to zapamiętałem na coachingu. My mamy 7-9 suited na batonie, a fish na środkowej pozycji limpuje. Mój uczeń mówi, 7-9 suited to dla mnie iso raise przeciwko niemu, bo moja ręka ma dobrą grywalność i mam pozycję, a więc to zagranie ma dodatnie EV. No, EV nie działa w ten sposób. Trzeba to naprawdę konkretnie powiedzieć. Dużo prędzej bym się zgodził, gdyby powiedział, że najwięcej value jest w tym, że przeciwnik ze zbyt szerokim zakresem gra limp call, a na flopie tak często pasuje względem c-betów, że w związku z tym linią iso raise i c-bet po prostu będziemy wygrywać pieniądze. Jeżeli przeciwnik natomiast miałby zostać w rozdaniu, to wiem dość dokładnie, jak będę grał dalej, bo jego zakres to para, z którą chcę dojść na showdown. Będę w stanie bez problemu zabrać go do value town, jeżeli trafię dwie pary, flasha albo streeta, ale jestem też w stanie spasować, kiedy nie trafiłem, a on na mój c-bet nie odpowiedział spasowaniem. Wiem więc bardzo dokładnie, skąd się bierze moje value, a skąd nie. No dobrze, wracamy do prezentacji. Mam oczywiście na myśli zadanie domowe. Pierwszym zadaniem powinno być, w związku z rozdaniem, które dopiero co opowiedziałem, mam nadzieję, że jest ono dość proste. Jako że mi płacą od minuty, to odczytam dla Was jego treść. Będąc na batonie, z dama 5 suited izoluję fisha, który często gra limp call i na postflopie gra pasywnie, ale za to na flopie ze zbyt szerokim zakresem. Bardzo chętnie zagrywa po prostu check call. Rozumiemy? Fish na preflopie gra limp call, no i z gutshotami, nawet z overkartami czy z ace high, na flopie często zagra check call i taki ma właśnie styl. My zrobiliśmy wobec niego iso raise z dama 5 suited. Gdzie w tym rozdaniu z reguły znajdujemy nasze value? Jakie są tego konsekwencje dla mojego planu gry i jakie wady i zagrożenia się za tym kryją? Aby dać odpowiedź na drugie pytanie, możecie sobie przypomnieć pierwsze z przykładowych rozdań. Dalej, zadanie drugie. Jestem na pozycji MP3, po lewej mam 3 dobrych regularsów, których nie będę konkretnie opisywał. Bo tak właściwie to o to chodzi w pytaniu, a więc MP3, za nami 3 dobrych regularsów, a na Big Blindzie siedzi semi-fish, który gra 29-14, który trochę się zna na hand readingu, ale zasadniczo zbyt chętnie korzysta z koncepcji obejrzeć flopa i grać fit or fold. Teraz pytanie, czy 7-9 mogę zrobić open race na środkowej pozycji, gdzie kryje się moje value w tym spocie i kiedy będzie to powodowało problemy dla mojego planu gry? Od którego momentu takie rozgrywanie staje się marginalne? Musicie sobie w ramach klasyfikacji EV wyjaśnić, w jaki sposób EV się zmienia zależnie od tego, jak postrzegamy sytuację. Zadanie trzecie jest trudne. Dopiero niedawno temu zostało mi to wyjaśnione, tak że w końcu zrozumiałem, więc możecie sobie o tym porozmawiać ze swoimi znajomymi. Pytanie brzmi, czy dobrzy gracze mają w swojej grze, świadomie, budowane linie z konkretnymi rękami, które mają ujemne EV? Czy są ludzie, którzy mówią, przegrywam co prawda za każdym razem, kiedy z As-2 suited na UTG robię open race, przegrywam w ten sposób pieniądze, ale i tak to robię, a to dlatego, że coś tam. Albo wiedzą na przykład, że jeśli wobec jakiegoś gracza z wieloma suited konektorami będą robili overcall, to będą w stanie tracić pieniądze, ale i tak robią, ponieważ... Dlaczego, jeśli tak, to po co oni to robią? Chodzi mi oczywiście o przemyślenie w kontekście klasyfikacji EV. Nie musicie być smutni, jeżeli nie będziecie mieli pomysłów. Tylko rzuciłem to pytanie, bo sam dopiero stosunkowo niedawno zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Okej, oglądaliście mój pierwszy film, nie żałujcie mi krytyki i do usłyszenia w następnej części. Mówił KTU dla PokerStrategy.com. Na razie.